Radio w miastach przestaje istnieć. Właściwie to już nie istnieje. Zarówno dla fal długich, średnich, krótkich nie ma racji bytu. Pozostaje UKF, który działa, sprawnie działa. Natomiast pozostałe zakresy fal są tak zakłócone, głównie dzięki chińskiej produkcji, która w teorii powinna spełniać wszystkie normy i wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, ale w praktyce tak nie jest. No właśnie dzięki takim urządzeniom jak zasilacze impulsowe, LEDy, żarówki LEDowe, jakieś inne źródła światła LEDowe, to wszystko powoduje, że radio jest tak zakłócone, jak tutaj chcę pokazać. Te nagranie jest zrobione w dzielnicy pod dużym miastem, czyli nie w centrum, z około 7-8 km od centrum i tu jeszcze coś słychać. Natomiast tam, gdzie ja mieszkam, słychać tylko i wyłącznie szum, ewentualnie jakieś inne popiskiwania. I to po prostu oznacza, że posiadanie radia z innym zakresem niż UKF jest tylko sztuką dla sztuki. Zapraszam, Anna Hardej. Zaczynamy od województwa mazowieckiego i drogi numer 50 Płońsk-Ciechanów na 25 km. Ciężarowym. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna. Nie ma przejazdu w obu kierunkach. Zamknięta. A teraz wiadomość z trasy. Witam serdecznie. Właśnie przejeżdżałem w Sęgoborzy. Droga Nowy Połączy-Brzewsku już jest przejezdna. Samochody, które były w kuczku, zostały wspomnienko na was. Dziękuję. Dziękujemy i mamy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. Od 20 minut stoję na mocie między Nowym Targiem a Krakowem i nic się nie rusza. Dziękujemy. Niestety na drogach podgórskich są trudne. Miejska Żukowo w stronę Żukowa. Teraz droga wojewódzka 671 na trasie Sokoły-Jeżewo-Stare w miejscowości Idźki Średnie. Był wypadek i droga jest zamknięta. 53 godziny muszą czekać na odprawę kierowcy ciężarówek.